Witam Was, tutaj Nexos i dzisiaj mamy kolejny odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Auction House'owi, ponieważ ostatnim razem, gdy wydałem mój filmik, to tak czułem coś takiego, że nie wszyscy mogą zrozumieć mniej więcej o co mi tam chodzi. No i tak czułem coś, że jest niedopełniony ten mój odcinek. A więc dzisiaj robię kontynuację tego, powiedzmy, tylko że taką bardziej luźniejszą wersję, gdzie ja będę mógł się skupić na tym, co robię. Dokładniej wszystko pokażę, co powinniśmy zrobić. No i dzisiaj mamy taki, powiedzmy, wersję z gry, ponieważ mój pomysł jest taki, żebym się na początku filmiku ja pokazywał, mówił coś, dopiero intro i te inne. Ale że dzisiaj jest taka sobie pogoda, a moja kamerka działa troszkę słabo z moim oświetleniem pokoju, więc postanowiłem dzisiaj zrobić ujęcie z WoWa. A więc zapraszam! Więc zacznijmy od początku, co powinniśmy zrobić, żeby zacząć, powiedzmy, zabawę z Auction House'em. Pierwszą rzeczą, najlepiej jaką zrobić, to jest stworzyć nową postać, albo wybrać jedną postać z naszej listy postaci, aby była ona naszą taką postacią do aukcji. Może to być level pierwszy, tutaj nie ma żadnych jakichś takich specjalnych limitów levelowych, więc obojętnie jaką postać robimy, i ona powinna znajdować się w mieście, w którym jest Auction House, czyli w moim przypadku jest to Stormwind, u Hordy będzie Orgrimmar. To są najlepsze miasta. Dlaczego nie będziemy bawić się na Auction House'ie na naszych mainach? Jest parę powodów. Jednym z nich jest to, że przy zabawie z Auction House'em będziemy sobie dużo zaśmiecać plecak i będziemy mieli bardzo dużo itemów, co na pewno nie wpłynie dobrze na naszą postać. No i będzie nam się dużo rzeczy walało po tych plecakach, później będzie trudno coś znaleźć. A tak to na drugiej postaci zawsze wszystko może być ułożone, jakieś tam niepotrzebne rzeczy też mogą się znaleźć, które później i tak zejdą. No więc wejdźmy do gry. Okej, jesteśmy. Niech się wszystko załaduje, żeby gra nie klatkowała. Okej, i już po zalogowaniu się powinniśmy udać się właśnie do naszego głównego miasta. Znaleźć Auction House, no i praktycznie można zacząć, ale jeszcze przed tym najlepiej odwiedzić nasz bank. I w banku najlepiej wykupić wszystkie sloty w naszym banku. Tutaj akurat nie mam kupionych trzech, ale teraz to zrobię. Wrócimy 25 golda. 25 golda, 25 golda. Dostajemy archiwmenta Save Deposit i teraz mamy miejsce na bug sloty. Co powinniśmy tutaj robić? Najlepiej wszystkie te bug sloty wypełnić Nether Wave bugami. Nether Wave bugi posiadają 16 slotów i są one bardzo tanie. Chodzą około 10 golda, zależy od serwera. Na moim akurat jest to około 10 golda. Wypełniamy wszystkie te bug sloty właśnie tymi bugami. No i tutaj mamy już miejsce na trzymanie swoich itemów z aukcji. Ja tutaj akurat mam jeszcze zaśmiecony, bo jeszcze nie odwiedzałem tutaj dawno mojego banku. Będę musiał to wszystko wyczyścić i zrobić sobie miejsce na różne itemy, które będę sprzedawał. Na przykład mamy tutaj jakieś glyfy wszędzie. Najlepiej to sobie posegregować. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, tak jak mówiłem przed chwilą, że jeszcze nie odwiedzałem mojego banku. No i myślę, że to będzie tyle co do banku. Następną rzeczą będzie udanie się w końcu na Auction House'a. W tamtym odcinku podawałem dwa addony, które będą nam potrzebne do zabawy z Auction House'em. Jest to Auctionator i Auctioneer. Nazwy pojawią się teraz pewnie na ekranie i linki do tych addonów będą w opisie. Więc co powinniśmy zrobić? Mamy Auction House,
zmieniło się nam troszkę tutaj. I pierwszą rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, jest przeskanowanie Auction House'a. Skanowanie Auction House'a jest to, powiedzmy, zbieranie danych przez addona, czyli skanuje wszystkie aukcje, wszystkich itemów znajdujących się na Auction House'ie, sprawdza ich ceny i później, gdy będziemy jeszcze raz skanować, ponieważ powinniśmy dużo skanować, teraz powiem dlaczego, gdy przeskanujemy raz, a później drugi raz, najlepiej skanować w jakimś odstępie czasowym, na przykład rano, po południu, wieczorem, ponieważ wtedy addon sobie porównuje ceny, jakie były rano, jakie były po południu i jakie były wieczorem. Najlepiej robić to codziennie, raz zeskanować Auction House'a. Te pierwsze dni trzeba parę razy poskanować. Jak widzicie, tu już skanuję 16, 17, 18 i tu mamy liczbę naszych, nie naszych, tylko ile jest aukcji na naszym Auction House'ie, ile stron aukcji. Więc skanujemy i wtedy, gdy będziemy już aktualną bazę danych, powiedzmy, nasz addon będzie wystawiał itemy po prawidłowej cenie, czyli nic nie stracimy, ale możemy trochę więcej zyskać. Będzie pokazywał nam procenty. To zaraz wszystko pokażę. Procenty są to jakby... Nasz addon będzie wykrywał, kiedy cena jest troszeczkę zaniżona. I to będzie 100%, to jest pełna cena, powiedzmy. I gdy na przykład jest jakiś item i będzie, powiedzmy, 80%, to jest o 20% tańszy niż oryginalna cena. No i wtedy już mamy 20% zarobku. Ale to zaraz pokażę. Myślę, że nie będziemy tutaj patrzeć, jak się skanuje. Więc ja to przewinę i zaraz wracam do Was. Skanowanie już się zakończyło i ja już wróciłem. Mamy już aktualną bazę danych i teraz możemy już zacząć, powiedzmy, naszą zabawę. Przechodzimy do zakładki... gdzie to było? Do zakładki Search, tak. W moim poprzednim filmiku, tu gdzieś w rogu powinien być part 1 tego. Te zakładki już wszystkie mówiłem, co robią w moim pierwszym filmie. Więc nie będę już teraz tutaj do tego przechodził. Jeżeli dalej nie będziecie wiedzieć, to przejdźcie właśnie do partu pierwszego, obejrzyjcie, no i wróćcie do tego filmiku. Więc tak o, mamy tu parę tych zakładek i my będziemy interesować się zakładką Resale. Resale to jest odsprzedaż, czyli kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. No i to będzie nas tak naprawdę interesowało. Klikamy i Search. No i teraz nasz Auction House szuka aukcje, które mają bardzo mało procent i które możemy kupić za tanio i sprzedać za dosyć drogo. A więc teraz mamy tutaj profit, ile możemy golda zdobyć. Tutaj mamy buyout i bid. Ja zazwyczaj szukam kart Dark Moon. Te karty nazywają się Dark Moon Card Tsunami i Dark Moon Card... jeszcze jakaś tam była karta. I właśnie tych kart szukam. Tutaj teraz w tym odcinku będę szukał aukcji, które nie mają buyouta, tylko mają bida. Bid to jest takie... jakby to powiedzieć... Kupujemy, tak jakby, i musimy odczekać, to jest licytowanie, tak, tego słowa mi brakowało, bid, to jest licytacja, licytujemy item i musimy czekać, aż kupimy go. Więc co my tutaj mamy? Szukamy itemów, które albo mają duży buyout i bardzo mały bid, albo te, które nie mają buyouta i mają bid. Więc spróbujmy coś znaleźć, nie gwarantuję, że znajdę, ale już coś mamy. Mamy item, który nazywa się Nightmare Tier, plus 10 do wszystkich statów, jest to gem. I mamy tutaj bid 10 i buyout 214. I Skype dzwoni, zaraz wracam. Już jestem. Nie wiem jakim cudem, ale mój Skype się nie wyłączył.
ponieważ zawsze przy nagrywaniu wyłączam wszystkie niepotrzebne programy. No i akurat Skype chyba jakoś przetrwał wyłączenie. Nie wiem jakim cudem, ale już powracając. Więc mamy tutaj item, który ma 10 bida, no i 214 buyouta. No i to już jest nasz pierwszy cel. Klikamy bid, jest. No i w ten sposób kupujemy sobie itemy, które są warte więcej za mniej. Z taką różnicą, że tylko będziemy musieli troszeczkę poczekać. Mamy tu kolejny Large Brilliant Shard. Jest on za 1 silvera, a jest za 100 golda. No i Large Brilliant Shard nie jest warty, mamy tu 8 tych itemów, nie jest warty na pewno 100 golda, ale jak mamy 8 takich shardów za 1 silvera, to na pewno będziemy mogli sprzedać po jakieś 10 golda 1. No i mamy kolejny profit. No i kupujemy, tak. Kolejne, szukamy kolejnych itemów. Co tutaj może być? Więc jakiś kofan, ament? Nie. Tak mniej więcej będzie wyglądał nasza zabawa na Auction House. Będziemy kupywać po taniej i sprzedawać drożej. Co my tu mamy? Nie. Jakiś tani item. 70. I mamy kolejny item. Jest to niebieski item na level 81, Wand. Jest on za 30 golda i 0 buyouta. No i to też na pewno sprzedamy po jakieś 100 golda. I kupujemy. Następny, Lesser. Glyfów na razie nie opłaca się kupywać. Myślę, że zrobię jeszcze jeden poradnik dotyczący glyfów. Na razie glyfami się nie warto interesować, ponieważ glyfy to jest bardziej taka skomplikowana sprawa, powiedzmy. I mamy tu kolejne itemki, jakiś Savage Later. Jest on po 71 golda 20. 20 po 71 golda. No i kupujemy bid. Wszystkie bidujemy. Yes. Bid. Yes. Bid. I w ten sposób właśnie będziemy zarabiać sobie golda. Gdy już nazbieramy sobie troszkę tego golda z tego sprzedawania, to możemy przejść do itemów, które są droższe. Takie jak na przykład, nie wiem, epiki albo coś takiego, no i też sprzedawać po drożej z coraz większym profitem. No i takim sposobem można się naprawdę dorobić. Dla mnie to jest taka nawet fajna, to jest takie troszkę oderwanie od tego, co robimy codziennie, ponieważ jak wiemy, WoW troszkę już się troszkę nudzi. Oczekujemy na patch 4.3. No i co? Ja osobiście oprócz PvP no nie wiem co robić, więc bawię się czasem na Auction House. Myślę, że jeszcze parę aukcji tutaj tylko znajdziemy. No i zaczniemy sprzedawać. Ponieważ nie będę szukał cały czas. Mamy za 5 golda 12. Chyba nam się będzie opłacać. Kupujemy. Na pewno straty nie będzie, jeżeli wkładamy w to tak mało pieniędzy, to i tak zawsze jakiś tam profit będzie. Jeszcze powiedzmy dwa itemy. No i mamy tutaj jakieś itemy. Power Mastery. No i powiedzmy 64 golda. 5, ok. Bit. Jest jeszcze jeden. Glyfów nie kupujemy. Gdzieś tutaj coś może jeszcze być. Heart of Wild, nie wiem co to za item. Jest dosyć tani, ale nie wiem czy się później sprzeda, więc to na razie zostawmy. Dalej. Item. Poszukajmy coś jeszcze. Jeszcze jeden item. Gdzieś to coś może powinno być. Nie. Schodzimy.
No i myślę, że już chyba tutaj na razie nic nie znajdę. Nie chcę już mi się szukać, aby nie przedłużać. Nie przedłużać tutaj odcinka. Więc idziemy odebrać, zobaczyć, czy coś mamy w mailboxie. Nic nie mamy. Okej, a więc teraz sprawdzę jeszcze bank szybko, czy nie mam jeszcze jakichś temów. Co my tutaj mamy w plecakach? Aha, w plecakach mam bardzo dużo Netherwave plotów, które kupiłem po 1 silvera za 20 staków, czyli każdy ten stack kosztował 1 silvera. Złapała mi się taka okazja, może dużo tam nie zrobię z tego, ale zawsze coś będzie. Więc idźmy teraz sprzedawać. Chciałem się upewnić, czy przypadkiem nie zostawiłem żadnego Volatile Life w banku. No więc teraz sprzedajemy. Wchodzimy w zakładkę Sell. Wkładamy item. Nasz aukcjonator wystawi nam sam cenę. Lepiej damy tutaj jednego golda. Tak. Nie jeden golda, tylko... Zobaczmy, jeden stack po 5 golda. Tak. Okej, i mamy 25. Czyli popatrzcie, ja kupiłem 1 po 1 silvera, a teraz sprzedam 1 po 2 golda. Po 2,30 tak. No i wystawiamy. No już tutaj jest trochę golda profitu. Niech się do końca wystawi. Teraz Frozen Orb. Zobaczmy, co tutaj będziemy mogli wycisnąć. Nie za dużo, 11 golda, zawsze coś. Co tutaj jeszcze można wcisnąć? To będzie mi potrzebne do następnego patcha. No, dajemy Volatile Life. Na Volatile Life się chyba najbardziej dorabiam. Zobaczmy. Oj, cena jest bardzo niska. Tylko 1100. Ja zapłaciłem 1300 za dwa staki po 200. Też okazja się mi nadarzyła. No i troszkę nieciekawy jest z tymi volatilami. Dajmy cenę 7. Dajmy za jednego 8. I sprzedamy 2. 2 po 1800. Okej. Okay. Mote of R. No i co tutaj jeszcze mamy? Chyba już nic nie będzie. No i teraz musimy tylko oczekiwać na nasze aukcje, aż te się sprzedadzą, a te się kupią, powiedzmy. I tak o, tutaj też mamy pokazany nasz status, czy jesteśmy, czy mamy, powiedzmy, największą licytację, czy nikt nas nie przebił. Jeżeli ktoś nas przebije, to tutaj będzie czerwony napis outbid, czyli przelicytowany. No i wtedy wchodzimy w tą zakładkę, klikamy bid, no i znowu powracamy na miejsce największego licytatora. I tą zakładkę warto często sprawdzać, jeżeli będziemy kupować właśnie te droższe aukcje. No i to na razie będzie mniej więcej tyle. Tak właśnie wygląda moja zabawa na Auction House'ie. Upewnijcie się, ci co oglądają, powiedzmy, pierwszy raz i kto nie oglądał pierwszego odcinka, aby obejrzeli ten pierwszy odcinek i dopiero obejrzeli ten odcinek, bo to naprawdę tam wytłumaczyłem wszystko, a tutaj to, powiedzmy, tak... nie wiem, jak to powiedzieć, ale tutaj to odświeżyłem, tak jakby. Więc myślę, że to będzie tyle. Pamiętajcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, lajkujcie, subskrybujcie, mówiłem już. Komentujcie, tak, komentujcie. No i piąte, oczywiście, cześć.